chłopi się wygrzewają w słoneczku. A co chwilę do gołębnika uciekają, bo jaszczą jak przeleci, to jest masakra. Wydaje się, pozabijają. Tu mają fajnie, w słoneczku wysoko jest. I wygrzewają się tutaj. Jeszcze zredukujemy chyba z połowę tych gołębie dostają herbatę z pokrzy. No i takie jeszcze różne takie sprawy jeszcze do tego dochodzą. No bo coś muszą te gołębie dostać. Witam wszystkich miłośników gołębi pocztowych i niepocztowych. Jest taka sprawa, że tamte gołębie, co były wystawione do sprzedania, to już nie ma ani jednego. No dzisiaj 11 listopada święto. No to myślę, że coś tutaj jeszcze pokorzę tych gołębi, ale to same młode gołębie. A jeszcze będę likwidował więcej tych, no to później już pójdą stare gołębie, jeszcze stare gołębie. No i pokorzę tu po kolei, bo na te Ardeny zapotrzebowanie, a ja tu jeszcze mam cztery te młode. No i pokorzę, dwa są z tego roku, a dwa są z zeszłego roku. I to jest pierwszy ten gołąbek, to jest po tej parze, co tam były wystawione. Myślałem, że to będzie samica, a to jest jednak samiec. No to jest jeden ten z tych Ardenów, co poszły. No to jest jeden i to jest samczyk. Jak będzie chętny, to niech idzie, bo co mi po nim jest. Za chwilę pokażę drugiego. Ten jest drugi. To jest po tym moim, z tych moich Ardenów, co tu były już w zeszłym roku przywiezione. No już drugi rok są u mnie. To jest po tym ciemnym białolotku i samiczka była w strawszy nim. To tak to wygląda ten gołąbek. Też jeszcze ma 2, 4, 6, 8, 10. No ostatnie piórko. Tak ten gołąbek wygląda.
No to jest następny samczyk z 2020 roku. Tak jak mówiłem już o nim, on ma dwie obrączki, bo pierwsze miał założoną starą, derbowską, i potem mi doszły jeszcze obrączki, zaobrączkowałem go nową obrączką. No i także dwa. Ale ten gałąbek był sprzedany już do Koronowa i on wrócił, potrafił wrócić około 500 km do domu na wiosnę. W zeszłym roku był sprzedany. No i wrócił. To ten gołąb jest naprawdę, będzie klasa, bo jakbym 500 km sam jeden indywidualnie wrócił do domu, to ten gołąb coś będzie wart. Ktoś jak sobie go weźmie, to będzie miał naprawdę gołębia. I on jest po tym moim ciemnym Ardenie i samica była w straj. Wyszedł ciemny białolotek. Jak będzie ktoś chętny na niego, to go będzie, to go będzie miał. Tak bym wyglądał. No i jeszcze jest jeden, jeszcze tego jednego pokorzę. Też z zeszłego roku, bo no nie zostawię, no co mi po tym. Jest następny gołąbek, też z tego Ardenu. I on też jest po tym ciemnym, po tym całym ciemnym. On ma jeszcze dwa piórka do rzucenia. Piękny samczyk jest, on jest też 2020 rok. Zeszłego roku. Były po nim młode, no to poszły te gołębie. No, jak będzie ktoś chętny na te gołąbki, to odstąpię. No tu jest. No tamte były cztery Ardeny. To jest z Jansenów gołąbek. Miałem nadzieję, że to będzie samica, ale niestety samczyk będzie. Jeszcze ma dwa piórka do końca. No tak, przyglądnąłem się i dałem nawet do klatki do tego, ale on walczy i już grucho. Jeszcze pokorzę jednego i to już jest koniec z tymi młodymi. Zostaną mi tylko trzy pary Jansenów, ale też nie wiem, czy nie pójdą. No bo tak, tego zostaw, no i tego szkoda, tego żala, w rezultacie nie ma szans, tak jak mówię. No, piękny gołąbek będzie, to jest dosyć późny gołąbek, jeszcze ma, no to ma 2, 4, 6, 7, 8, 9, to tu jeszcze jest jedno piórko rzucone. No także to urośnie, jeszcze dwa do końca. Może się spieszy, a może nie. Ładny gołąbek, ładne oczka ma, no także będzie coś z tego gołąbka. Umaszczenie też ma bardzo ładne. To jest jeden, jeszcze jeden i będzie koniec z Jansenami. No to jest następny. On ma jeszcze jedno piórko, bo to wszystkie gołębie są późne. One jakby były pierwszy ręk, czy tam drugi, to już byłyby przepierzone całkowicie. No i tak ten gołąbek sobie wygląda. Jakieś piórko tu ma białe. No i tak wygląda. Będzie gołąb też bardzo ładny. Będzie ktoś chętny, to nie bierze. A nie, no to zostanie. Trudno. Przecież takiego gołębia likwidował niby to w inny sposób. A ktoś na pewno se to jeszcze coś uchowie z tym gołębi. No następny gołąbek to jest gołąb z takich gołębi. Ojciec czerwony z 2019 roku. I on, jego ojciec, to był tam na tym poprzednim filmiku, był taki czerwono-blady, taki jasno-czerwony,
piękny samiec, 14 rok, i przy nim była samica radwańska z 15 roku. To ten syn ich, to jest ojciec tego gołębia, pokorzy jeszcze drugiego. Myślałem, że będą jakoś samice, ale to są, no, tak mi się wydaje, no ten jeszcze nie powiem, że na 100% może być samiec, ale raczej chyba samiec będzie. No, piękne umaszczenie ten gołąbek, no i też jest późny, bo to już jest chyba czwarty ląk gołębi, 2, 4, 6 piórek, no dopiero, a czwarte tutaj rośnie i 3 jeszcze do spierzenia. Może się nie spieszyć do wiosny, a może jeszcze jak będzie ciepło, to się spieszy. No taki gołąbek, no dobrze zbudowany jest, długi gołąbek, lekki, no i bardzo ładny, pstry czerwony. On ma oczko wiśnie, wiśniowe oko. No. Ładne oczy, no wiśniowe, no trochę się tu pobiły, bo to by był jeden, to już mówię, z jakich gołębi on pochodzi. I zaraz pokażę brata jego drugiego. Jest identyczny, ten drugi, tylko ma inne oczy. Pokażę, żeby ktoś sobie nie myślał, że tego samego pokazałem. Dwa są identycznie jednakowe. No ten jest drugi, też taki pstry, taki jak tamten. I tak jak mówiłem, on ma inne oczy, bardzo ładne. Tamten miał całkiem wiśnie, a ten ma inne oczy. No, ładne oczka ma. Jest pstry, a oczy ma czyściusinkie, piękne. No i ten jest widać, że jest starszy, bo jeszcze ma 2 piórka tylko do końca. No, piórka szerokie, w skrzydłach. No, taki gołąbek jest. No i mówię, z jakich to są gołębi. No tu jest następny gołąbek. To już jest z krzyżówki Fabry i Hermesowe gołębie. I takie mi wychodzą gołąbki. Ogon tutaj jest taki siwy, siwo-popielaty. Pióra też takie siwo-popielate. A tutaj masz taki trochę czerwony. No i skrzydełka ma takie. No. Ten praktycznie już calutki jest spierzony. On był z pierwszego lęgu na pewno i tak myślałem sobie go zostawić, ale także, no co mi. Ktoś jak tego gołąbka będzie miał, to będzie bardzo zadowolony, bo ten gołąb jest marzmo, piękną, śliczny gołąb jest. Pióra takie szerokie, kurczę, że i tego. No gołąb kapitalny, no co tu będziemy gadać więcej. Taki gołąb jest. Ładne oczka, no i coś będzie z takiego gołąbka. Kto sobie go kupi, to będzie zadowolony. To są gołąbki tepłowe, zaraz tu pokażę, bo już mam w rękach rodziców ich. Ja już mam dość trochę tych gołębi i to są gołąbki późne, już ostatni lęk, ale zaraz ich pokażę i one mają tam gdzieś, nie wiem, po 5, po 6 piórek rzucone chyba. No taki jest tutaj problem, zawsze ino samce wychodzą, samce, no i kurde, nie ma, tak mam zostawione kilka gołębi, no to samce, a w zeszłym roku po tych gołębiach to miałem 5 par młodych i 10 samców było. A tu są rodzice tych płowek gołębi. Samiec jest ze szczepu gołębi Hermes i Faber. No nie będę mówił, że jakieś tu są Andaluzy czy takie. Takie gołębie u mnie są, z tych gołębi i tych samców. Te samce mam
4 takie i po nich jeszcze jest coś, 5 takich płowych i takich srebrnych zostawione. A tu jest matka ich, on jest 18 rocznik, a matka jest 15 rocznik. No i on jest, tak jak mówię, on jest Faber plus Hermes, a samica jest z Fabrów oryginał. To jest czysto, bo miałem te, kiedyś tę połowę i dużo czerwonych, to ona jest i on, no gałębie są, kurde, para takożefic. I tamte połowę, jak se ktoś weźmie, to będzie miał przepiękne gałębie i dobre gałębie, to mówię. No i tak te gałąbki se tu wyglądają obydwa. Fajne gałębie to są, pióra mają szerokie, też się do końcówka do pierzenia już jest. No i to są, te płowki są po tej parze gołębi. Wyszły akurat, bo wychodziły takie jak on i takie jak ona, płowe i takie. No ale zostały mi tylko 2, a ja mam z zeszłego roku, to co będę takie młode zostawiał. One u mnie nie latały w ogóle, tylko tyle co by woli jeżdżać. Także ktoś se nabędzie tych gołębi, to będzie miał piękne gołębie. No, puszczę ich do gołębnika i pokorzę jeszcze tamte płowy. No, tu jest jeden, ten sam czyk, tak jak mówiłem. No, 2, 4 i 5 piórko malutkie, bo to jest, tak jak mówię, 4 lęk chyba. No i widać, pół ogona jeszcze takie, że pierze się, ale będzie to gołąbek piękny samczyk, no i fajny gołąb. Nie są jakieś to gołębie, jakieś smoki, ale takie gołębie lotniki. Jak sobie ktoś by wziął te gołębie, no to będzie miał gołębie ładne. No połowę, takich połowek też jest bardzo mało. Ten samczyk, no, był obrany, bo w klatce siedziały. Drugi. Tak samo, no. 5 piórko, 2, 4, 5. 4 i 5 jest, no bo to są z jednego gniazda. 2 samce. Ładny. Ładny gołąbek. No, no to takie starsze młodziki, co tu będziemy gadać. Jeszcze jeden ostatni gołąbek. To jest tą parę, co tu pokazywałem, tych rodziców, tych płowych samczyków, to od tej pary tam ten samiec, co jest ten srebrny, to jest po bracie jego, a samica jest też płowo, tylko taką ma maść coś jak ten gołąb. I ona raczej trochę taka pstra jest po szyi. No nie będę już łapał tych gołębi tam, bo to jeden. No i ten się tak mocno pierzy, że tu nie ma 2, 4, 6, 8 piórek. Tu 2 są rzucone. No i także mu dorosną te piórka, to rzucone są, to mu urosną. No i tak to wygląda. A tutaj z głowy, no jest. Ładne oczy ten gołąbek też ma. I myślę, to jest tak cichutko, myślę, że to może być samica. Jakby coś, no to do tamtych płowek by ona była. A ewentualnie, aby ktoś chciał, to jeszcze jakąś samicę do tamtych znajdę, do obydwu tych samców. Ale jest dużo takich, co potrzebują samce, no to ktoś co może kupić. No jeszcze chciałem powiedzieć jedną taką rzecz, bo niektórzy są zdenerwowani, że dzwonią, nie mogą się dodzwonić. Jak ten filmik był puszczony, to normalnie co odłożyłem słuchawkę, następna. I była taka sprawa, że filmik był puszczony o godzinie coś 15:30, a o wpół do 8 wieczór już nie było ani jednego gołębia. Wszystko było rozebrane. A ja też nie siedzę przy telefonie, bo to telefon jest stacjonarny, bo na komórki tu jest słaby zasięg. Będziemy rozmawiać, ale moment i już się rozłączymy. Też trzeba, jadę tu i tam, jestem tu przy gołębiach i no chociaż mam tu telefon przy sobie, bo tu mam telefon non-stop,
Ale tak, idę gdzieś tam po wodę, czy idę na wolierę, czy coś, no to tego telefonu nie biorę, bo moment gdzieś w kieszeni się naciśnie coś, no już jest blokada telefonu. No i także, żeby się nie denerwować, bo trzeba dzwonić, bo ja nie zawsze też, bo jadę czy do miasta, czy gdzieś, czy idę gdzieś tam do syna jednego, czy drugiego, czy jadę. No to mnie nie ma w domu, a tu dzwonią bez przerwy. No i czemu nie odbierą telefonu? No, jak jestem, to odbierą. A najlepiej to jest dzwonić tak od godziny już 17, 18 i do godziny gdzieś pół do 10 wieczór. Tyle by było na dziś. No i cóż, no życzę każdemu dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia.